Mano, tu Mafkar z tej strony i przy takim klasyku jak ten nie mogłem się oprzeć, żeby wam go pokazać, a jest taki youtuber jak Bass Driver, który właśnie pokazuje takie prawie klasyki jak Young Timer, jak Astra G, więc i ja wam coś fajnego tutaj o tym wozie opowiem, a że przy okazji plusa dopasowała się kolorystycznie do tego Ferrari, to zacznijmy sobie nagrywanie. To poopowiadajmy coś o tym cukierku, co w nim takiego wyjątkowego. Przede wszystkim to ma 26 lat. Przebieg jest to 232 tysiące, czyli wychodzi, że około nawet poniżej 10 tysięcy rocznie. Skrzynia pięciobiegowa, pancerny silnik, ośmiozaworowy, jak się nie mylę 82 konie, ale jeszcze sprawdzę, bo chyba zmienili po pewnym roku jegoś tam moc chyba o parę koni z 78 do 82, ale to na spokojnie będziecie widzieli na ogłoszeniu. Czyli taki troszeczkę można powiedzieć już klasyk, 26 lat. Nie jest to młody wóz, a jak widzicie prezentuje się naprawdę świetnie. A coś ostatnio w tym 24 wziąłem na taką miłość do tych klasyków, bo mam drugą taką Astrę G Ob Colta Mitsubishi, BMW 7, Fiata Ulisse, Renault Scenica 1. Wszystkie wozy, które kiedyś zrobiły to, że mogę handlować czymś droższym, czyli rozwinęły moją firmę, a jakieś takie sentymenty. Ale co oni, pewnie nie chcecie słyszeć o pierdołach, tylko o tej bryce wyjątkowego. Nietypowo, jak widzicie, lakier wygląda świetnie i jest to lakier 26-letni. Zmierzyłem wóz miernikiem wszędzie, od góry do dołu, jest cały w oryginale. Naprawdę powiem wam, że rzadko takie rzeczy się trafiają. Ma jakieś minimalne ryski, ale ktoś go świetnie utrzymał. Nie jest nigdzie kopnięty, nie jest jakiś wyblaknięty i nie był też męczony polerką. Naprawdę trzeba przyznać, że osoba, która go miała, szanowała go. Fajne opony wielosezonowe, chyba Goodyeara 2 albo 3-letnie z wysokim bieżnikiem, klocki, tarcze, technicznie wóz bez zarzutu. I nawet jak wam tak powiem, jak z daleka się na niego patrzę, to nawet ten styliści opladali do roboty dobrą, bo idzie się podobać ta sylwetka. Ten tył jest taki masywny, teraz jak troszeczkę w tych nowych autach, nie ma słupka, czy tam trzeciego okienka w słupku, więc moim zdaniem zrobili naprawdę kawał dobrej roboty, ale takie rzeczy niestety dostrzega się dopiero po kilku latach. A to, że jest tutaj ośmiozaworowy silnik, myślę, że wielu klientom przypadnie do gustu, bo to auto po prostu ma służyć i ma was wozić do pracy bez marudzenia. Troszeczkę się wahałem z zakupem tego wozu, no bo jest dość stary, no ale drugim takim powodem, czegoś tak się nie za bardzo miałem pewność, jest to, że ma wyposażenie typu ABS, czyli absolutny brak czegokolwiek, czyli nawet nie ma klimatyzacji, żadnej elektryki, nawet nie ma centralnego zamka, jest tylko wspomaganie i airbagi. Ale mi się wydaje, że tutaj ktoś go kupi po prostu dla stanu technicznego i dla tego utrzymania, żeby go zawiózł tanio do pracy albo pomógł przy budowie domu, chociażby było mi szkoda, jakby ta sztunia trafiła na jakieś takie budowlankę czy na coś. A każdy przecież zna ten samochód, bo nie jeden dziadek kupił taką Astrę G w salonie. Czy młodszy widz, czy starszy, jeździł pewnie tym jako kierowca czy pasażer za dziecka. I chyba to o wozie tyle, no, nie będę się tutaj rozwodził jakoś bardzo, bo nie ma co opowiadać o wyposażeniu, nie ma go wielkiego, ale te samochody naprawdę, powiem wam, były wykonane z jakimś zapasem i fajnie trzymają do tej pory jakość i stan, jeżeli ktoś ich po prostu nie zniszczył.
moi drodzy, nagrajmy wnętrze i przy okazji książkę serwisową tego pojazdu. Spójrzcie, ile tu jest serwisów. Tu macie wszystko Opel, proszę. Jakieś niewielkie odległości, rzędu 20 tysięcy rocznie. Opel, Opel, Opel. Tutaj dalej, ciężko się odczytać, ale Justit Wolzickenstand Manchen, czyli Monachium, jak ktoś woli. Proszę, tu też ładnie wyserwisowany, 2012 rok. Proszę. I tutaj ktoś powiedział, o nie, kończy się książka serwisowa, ale poczekajcie chwilę. Zaraz wam się tu postaram znaleźć dalej, bo to, że się skończyło miejsce na wpisy, nikt nie przerwał serwisować tego wozu. Proszę, przechodzimy dalej. Jedną ręką, jak widzicie, jest to dość ciężkie. Ale tu już widzę, mam kolejne stemple. Proszę bardzo, dalej. 163, 182, 217, 216. Czy znajdę coś jeszcze? Coś jeszcze było. Proszę bardzo, tu jeszcze kolejne wpisy, ale tutaj jest od wymiany rozrządu. Przy 186, 246. Więc jak widać, wóz był wyserwisowany i pod maską macie jeszcze jedną karteczkę serwisową. To wam później wrzucę, ale teraz wam pokażę wnętrze. Pamiętajcie, że jest to wóz z 98 roku, a wnętrze według mnie jest utrzymane perfekt. Spójrzcie na tą kierownicę, nawet nie muszę dawać zbliżenia, bo te stare kierownice to miały taką fakturę fest. O, pyk. No, może być ciężko. O, teraz widzicie. No jest jak nówka. Dosłownie świetnie utrzymana. Fajnie, równo trzyma ten wóz obroty, nie ma żadnych błędów. Deska. Ktoś powie, że stare samochody były źle zrobione. Ona, ta deska jest lepsza od niektórych plastikowych samochodów, co teraz spójrzcie, to jest miękkie i ładnie tutaj pasuje i nie skrzypi. Niby samochód budżetowy, ale naprawdę nieźle utrzymany. Tapicerka, na środek zwykła szmatka, ale tu taka fajna siateczka. Naprawdę jakość jest dobra tego. Nie ma co się oszukiwać. Z tyłu czyściutko. Dwa miejsca podłokietnik, tak samo jak czyste sufity. Co tu jeszcze więcej? Podłoga też czysta. Tutaj za bardzo nie mam za bardzo wyposażenia co opowiadać, bo działające jest radio i nawiew i wszystko. Tu jakieś schowki, nie było w tym wozie palone. Proszę, macie czysto, ale bardziej wam pokażę zapalniczkę. Zapalniczka jest, proszę. A, teraz będzie jakoś widać. Nigdy chyba nawet z papierosa nie zapaliła. Tutaj też jest ładnie półskórka, nawet ta gałka też bardzo rzadko zdarzała się, żeby było w oryginale. Tu ją jeszcze macie w oryginale. Mieszek odręcznego, jakieś pseudoskóry, schoweczki. Kierę wam pokazałem. Elektrycznych szyb nie ma, jest tylnie przeciwdzielne, czyli rzeczy obowiązkowe. No i pokażę mój boczek. Spójrzcie, boczek jest jak nowy, a wóz ma 232 tysiące. I naprawdę ktoś o niego zadbał. Tu jeszcze wam pokazałem kolejny schowek i mi się wydaje, że on jeszcze spokojnie zrobi te 200, jeżeli ktoś będzie mi wymieniał olej, bo ten 8-zaworowy silnik jest nie do zdarcia. Cóż, o samochodzie to tyle. Jak się film podoba, łapa w górę, subskrypcja. Macie pytania, to komentarz lub media społecznościowe, takie jak Mavkar Auta na Instagramie, czy też na Facebooku. Chcecie zobaczyć moją inną ofertę, wbijcie na mavkar.otomoto.pl. Niestety ten samochód nie mogę dostać gwarancji, bo jest powyżej 20 lat, ale myślę, że mało osób się decyduje na gwarancję przy pojazdach z tego roku, bo to jest część spora, że tak powiem, ceny takiego pojazdu. Ale pamiętajcie, że wóz jest opłacony, mogę wam go dowieść w rozsądnych pieniądzach lawetą lub też zarejestrować, jeżeli ktoś sobie życzy. A jak szukacie innych podobnych aut, możecie nam napisać, mogę wam poszukać takiego czegoś na zamówienie. Pozdrawiam, cześć! Thank you.